Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Francuski pan trochę zna? Je parle par français, ale nie bardzo. No, a czyli tak pytania bym nie zadał Trzaskowskiemu na konferencji? Jakbym troszkę sobie przypomniał, może coś bym zadał, jakieś bardzo proste, którędy do sklepu albo coś tam takiego. Okay. A enfant terrible polskiej polityki, coś panu to mówi? To znaczy, wiem, co to słowo co znaczy, ale... Okropne dziecko, tak dosłownie, tak, nie? Tak, tak. Tak no, mówi ale... o panu poważny polityk, Bolesław Piecha, wczoraj w tym studiu. O mnie tak powiedział? O panu tak powiedział. A to teraz jest mi przykro. Dlaczego pan Piecha tak o mnie powiedział? Nie wiem, ale niech pan nie będzie dzieckiem i pan powie, co o tym sądzić. Nie dość, że dziecko to jeszcze okropne. Znaczy nie wiem, w jakim kontekście to powiedział pan Piecha. W kontekście tego, co pan mówi na przykład jako członek Konfederacji, jako zaplecze Krzysztofa Bosaka na temat na przykład Andrzeja Dudy, na temat PiS, na temat tego, jakie wybory mamy przed sobą. Polacy przed drugą turą. Znaczy, no ale to chyba cała Konfederacja będzie w tym momencie i pół innej sceny politycznej będzie enfant terrible w takim razie, skoro nie podoba mu się krytyka Andrzeja Dudy i to wystarczy. No nie jestem chyba nawet w tym jakoś szczególnie jakiś radykalny, czy tam ekstrawagancki pod tym względem. No nie wiem, o co panu Piesze chodzi. Tak a propos, tak ojciec pana nie namawia, żeby w drugiej turze zagłosować na Andrzeja Dudę? Nie próbował. Fascynujące będą te relacje PiS i Konfederacji, Dudy i Bosaka przez najbliższe dwa tygodnie, pan przyzna. Znaczy w ogóle relacje Konfederacja, reszta świata będą fascynujące. To ja już się przyzwyczaiłem, że Platforma i PiS od początku naszego powstania kłócą się, kto nas bardziej kocha, tylko do tej pory zawsze mówili, to ty ich bardziej kochasz, a teraz mówią, to ja was bardziej kocham. To prawda, ale w tej skali Konfederacja PiS, to wy Sośnierzowi to mają w domu, to na co dzień, nie? No, przećwiczyliśmy to już wcześniej, tak. Wynik Krzysztofa Bosaka w pierwszej turze, już zupełnie poważnie, dlaczego taki słaby? Ja myślę, że w kontekście tego wszystkiego, co się stało, to wcale nie jest taki słaby. No, oczywiście, że wolelibyśmy, żeby Krzysztof Bosak miał tyle, co Konfederacja w sondażach, czyli już powyżej 10% przeciętnie. No ale myślę, że w sytuacji, kiedy PSL i kandydaci PSL-u i kandydaci SLD w Lewicy zostali wyssani niemal do zera przez ten duopol, przez tą polaryzację pod koniec kampanii, to że Bosak utrzymał ten 7% do końca, wydaje się mimo wszystko względnym sukcesem. Janusz Korwin-Mikke mówi, że no, mógł być lepszy ten wynik, zdecydowanie mógł być lepszy. No, być może mógł być lepszy przy jakichś tam sprzyjających okolicznościach, ale wydaje mi się, że tutaj pan Janusz nie ma racji. Ten wynik w obecnym kontekście należy odczytywać jako bardzo dobry. No, ta polaryzacja działania nie korzyści wszelkich mniejszych ugrupowań. Za moment go dokończamy. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, jest naszym gościem po raz drugi. Witamy również Państwa. Pytałem przed momentem o wynik Krzysztofa Bosaka i o komentarz Janusza Korwin-Mikkego, który uważa, że ten wynik jednak taki najlepszy to nie jest. Do czego, tak przy okazji, do czego doprowadzi ta wymiana uprzejmości? Albo o czym świadczy pomiędzy Bosakiem a Korwin-Mikkem w mediach? Nie, o niczym chyba nie świadczy. Tutaj różne mniej lub bardziej ostre polemiki zdarzają się w Konfederacji. My sobie pozwalamy na luksus takiego pluralizmu i otwartych dyskusji. Nie nadajemy z jednego sztabowego przekazu dnia, jak politycy niektórych innych partii, że widać, że to... No, bo gdybyście nadawali, to byście mieli ze 20, a nie tam 7. Czy... Nie, myślę, że to jest, ludzie dostrzegają tą autentyczność Konfederacji i to, że przy połączeniu kilku dość różnych nurtów zachowujemy swoją pełną tożsamość, jest raczej świadectwem tego, że warto na nas głosować. Ci, którzy są prawdziwymi wolnościowcami, wiedzą, że ci wolnościowcy w Konfederacji nadal są wolnościowi, a ci narodowcy nadal są narodowi. No właśnie, Janusz Korwin-Mikke mówi, że gdyby Bosak startował sam z narodowcami, to by może 1% tam uciułał.
No na pewno, czy każdy fragment Konfederacji, gdyby się oderwał i startował samodzielnie, dostałby, znaczy suma tych fragmentów nie łączyłaby się w to, co ma razem Konfederacja, tak? Więc tutaj na pewno jest Konfederacja jest wartością dodaną do tych podmiotów, które ją tworzą. Ale niech się pan Janusz nie czepia, bo co już zauważyliśmy, pan zauważył, już na wieczorze wyborczym bardzo czule o Krzysztofie Bosaku mówił Andrzej Duda, bardzo czule o Krzysztofie Bosaku mówił Rafał Trzaskowski. Duda czy Trzaskowski? Który lepszy? Bardzo trudno powiedzieć. Ja się nie podejmuję tego rozstrzygnięcia i po raz kolejny jeszcze mi się, odkąd mam prawo wyborcze, nie zdarzyło, żebym mógł oddać ważny głos w drugiej turze i wszystko wskazuje na to, że znowu mi się nie zdarzy. Niestety. Jeszcze pan nigdy nie zagłosował w drugiej turze wyborów prezydenckich? I tym razem też. Znaczy, chodziłem chyba raz czy dwa tam dopisać sobie Korwin-Mikkego na listę, ale ważnego głosu na pewno nie oddałem. To już wiemy, czyje to głosy. Jeden głos w obwodzie na Korwina w drugiej turze. Umizgi Dudy i PiS pod adresem Konfederacji to jakiś skutek odniosą? Albo jaki skutek odniosą? Zacznijmy od tej strony. Znaczy, no, te umizgi, nazwijmy to, ze strony PiS-u są prowadzone z gracją słonia w składzie porcelany. Próbują na siłę, wyciągając jakieś tam pół zdania Krzysztofa Bosaka z wczorajszej rozmowy, deklarować, że już ich poparliśmy, narażając się przy tym na dementi ciągłe z naszej strony, o ile oczywiście do swojego elektoratu mogą mówić, co chcą i nasze dementi do nich nie dotrze, to do naszego elektoratu z dużym prawdopodobieństwem dotrze, więc no to wydaje się, że to jest przeciwskuteczne, bo to może tylko powodować odwrotne wrażenie do zamierzonego, takie przypisywanie sobie na siłę naszego poparcia. Premier nawet jak w sprawie jakiegoś samochodu Krzysztofa Bosaka interweniował osobiście. Prawda? A się od razu praworządność zrobiła. No, tak. Politycy PiS nazywali nas ruskimi onucami, nie liczyli się z naszym zdaniem w Sejmie, nie przegłosowano nawet najmniejszej poprawki, którą proponowaliśmy. Dowód to, że PiS nigdy nie będzie liczyć się z opozycją, cokolwiek obieca. Pańskie słowa. Właśnie brzmiało, jak ja bym to powiedział, tak. Tuż po wieczorze wyborczym. No tak, no rzeczywiście, jeśli... A podtrzymuje, czy coś jakoś zmiękczono pańskie serce? PiS deklaruje teraz, że właśnie, no przecież chłopaki, wiadomo, że nam jest coś najbliżej do siebie, no co wy, ale spójrzmy na statystyki głosowań, tak? Ile poprawek Lewicy, Platformy, PSL-u PiS w tej kadencji pozwoliło sobie przyjąć? No tam... Nie, są jakieś duże, dwie, trzy rozmiary. Będą? Nie, kilkanaście, kilkadziesiąt, może nawet tak. Konfederacja co? Konfederacja, zero? Czyste konto. Twarde zero. Twarde zero do dzisiaj. Nawet najmniejszej jakieś przecineczka. Nie. Może złe były po prostu te złe przecinki. No tak, no to widocznie nie jest nam najbliżej, skoro nasze poprawki są zawsze oceniane jako gorsze niż poprawki Lewicy. Czy wyborcy Bosaka i Konfederacji mają, czy wyborca, odwołajmy się do jednostkowego przypadku, ma jakiekolwiek powody, żeby w drugiej turze zagłosować na Andrzeja Dudę? Nie wydaje mi się, żeby miał sens w ogóle pójście do wyborów i wybieranie między dżumą a cholerą, bo to większa szansa, że sobie... Dżumą a cholerą, to stara szkoła. Stara szkoła, ale no nic się nie zmienia. Większa szansa, że sobie po drodze złamie nogę, niż że mój głos o czymś zadecyduje, a w przypadku, kiedy nie mogę z czystym sumieniem głosować, a nie mogę w tym przypadku, to ja sobie bym podarował. Także zostawiam wyborcom decyzję. Myślę, że możemy zapytać obu kandydatów, zadać im kilka ważnych pytań, które pomogą rozstrzygnąć. Nie, ale ja bym to zrobił. Także... I to mogłoby rozstrzygnąć? Tak? Na nie, kogo? To taka pomoc dla wyborców. Nie będę tutaj wskazywał palcem, tak? No, ale jeśli odpowiedzą konkretnie na konkretne pytania... No, ja tak podpowiadam, że może nie trzeba zadawać pytań, bo już odpowiedzi są. Ogląda pan wiadomości TVP? Unikam. Ja wczoraj obejrzałem, miałem przyjemność. Muszę przyznać, że legenda, którą zbudował ten program, jest całkowicie zasłużona. Dlatego unikam. No ale między innymi w jednym materiale reporter TVP wymienił 10 powodów, dla których wyborca Konfederacji powinien zagłosować na Dudę w drugiej turze i... 10? No, może z 8. I tyle samo... Na których nie powinien zagłosować. Tak, na Trzaskowskiego. Nie powinien na Trzaskowskiego. Więc wartości, więc wartości, kwestia... o których zapominają zaraz po wygranych wyborach, tak? Ale wspomniał pan o słowach Adama Bielana, jak rozumiem, to o to panu chodziło, tak. Wyjęte z kontekstu. On jako gość wiadomości, po wiadomościach powiedział,
czy dziękował Bosakowi za wsparcie Dudy przed drugą turą wyborów właśnie. No tak, on sobie posklejał dwie różne wypowiedzi z dwóch różnych kontekstów i połączyło mu się to w to, że Krzysztof Bosak rzekomo popiera Dudę, że zamierza poprzeć Dudę, ale no to Krzysztof Bosak to natychmiast zdementował. Więc... Ale czy Krzysztof Bosak faktycznie powiedział, że nie zagłosuje w drugiej, znaczy, że zagłosuje w drugiej turze, ale nie odda głosu na Trzaskowskiego? Znaczy to właśnie sklejanie kilku różnych wypowiedzi, bo rzeczywiście powiedział w tym wywiadzie u Mazurka, że zagłosuje w drugiej turze, a w zupełnie innego kontekstu wyciągnięto zdanie, że nie poprze Trzaskowskiego. Więc to tam sklejono. No, z drugiej strony czemu nie? No to dwa fakty, dwie przesłanki. Ja no to wiem, jeżeli pójdzie do drugiej tury, jeżeli tak powiedział, to odda... Też to pisze Korwin Mikke. No właśnie, może albo odda głos na Dudę, albo odda głos nieważny, tak? Nie wiem, znaczy on chyba nawet powiedział, że odda głos ważny. Na pewno nie oznacza to udzielenia żadnego wsparcia kandydatowi ani namawiania elektoratu, żeby tego wsparcia udzielał. Są jasne oświadczenia, no naprawdę nie ma co gimnastykować tam tutaj logiki, żeby na siłę tutaj generować poparcie, którego po prostu nie ma. No. A z punktu widzenia na przykład interesu Konfederacji, takiego partykularnego już, to lepiej, żeby wybory wygrał Duda czy Trzaskowski? Rządził Duda czy Trzaskowski? Trudno powiedzieć moim zdaniem. Znaczy większość osób z tego co widziałem tam, no, obstawia, że lepiej, żeby Trzaskowski, no bo to nie będzie jedna partia rządziła, tak, no, ale moim zdaniem to jest ryzykowne spekulowanie. Nie wiemy, co będzie, jak się sprawy dalej potoczą, co się jeszcze wydarzy, więc oba te obozy są w podobnym stopniu nam wrogie. Obecnie oczywiście Platforma mniej nam zagraża, tak, no bo definicja nie ma władzy po prostu, tak, i dla niej jesteśmy, tak powiem, w tym ataku na PiS, który oni cały czas prowadzą, mimo wszystko traktują nas jako takich niesympatycznych, ale jednak sprzymierzeńców. No wie pan, jakby Platforma rządziła, to byście nie tylko przecinki, ale dwukropki mieli przegłosowane w poprawkach, albo nawet średniki. Trzaskowski w Warszawie to chciał zakazać nam marszu. Ten rząd interweniował wtedy z kolei, także no, trudno powiedzieć, kto nas pierwszy w lochu zamknie. Czy Trzaskowski za homofobię, czy tutaj PiS za leżenie prezydenta, czy jakieś tam inne. Nie mam pojęcia. No, tutaj wisi nad nami groźba przede wszystkim zmiany ordynacji wyborczej ze strony PiS-u, co już próbowali zrobić w poprzedniej kadencji. Taką zmianę, która wymiecie wszystkie mniejsze partie, czyli ten pomysł, żeby były pięciomandatowe okręgi wyborcze, tak żeby tylko Platforma i PiS zdobywały mandaty i żeby po prostu podzielili się władzą, ale też nie ma gwarancji, że Platforma tego nie poprze, bo to w interesie też Platformy też może być, żeby pozbyć się mniejszej konkurencji, więc no tutaj naprawdę trudno powiedzieć. Na pewno w jednym przypadku wiedziałbym, co zrobić, gdybym był mieszkańcem Warszawy. Wtedy głosowałbym na Trzaskowskiego, żeby się go pozbyć ze stolicy, bo myślę, że on tyle szkodzi w ratuszu, że w Pałacu Prezydenckim z punktu widzenia mieszkańca Warszawy nie będzie miał aż takiej możliwości szkodzenia. Zwężać ulic nie może, tam gejowskich aktywistów finansować nie może, marnować budżetu, spuszczać kupy do Wisły. Ja bym głosował na Trzaskowskiego właśnie po to, żeby przestał mi zagrażać w Warszawie. To jest ciekawe podejście. Natomiast jak nie uważa pan, że to wasze przyjmowanie tych zalotów, rozumiem, że to jest może przyjemne, może pochlebiające, może po prostu zabawne, jak się to obserwuje, kiedy jest się jakby tutaj przedmiotem tychże właśnie. Zabawne, no. Ale czy w tej sytuacji może, nie wiem, może Bosak nie powinien powiedzieć, wybieram dżumę, czyli jednego, albo cholerę, czyli drugiego, a powody są takie i takie na przykład. I może to rozwiałoby wszelkie wątpliwości, gdyby było dobrze uargumentowane, no i po prostu uniknęlibyśmy tego spektaklu. Chociaż może ten spektakl to wartość sama w sobie. To po pierwsze, a po drugie, no wydaje mi się, że właśnie na tyle trudno powiedzieć, co byłoby lepsze, a poza tym sam elektorat Konfederacji Krzysztofa Bosaka jest mocno podzielony pod tym względem. Ja widziałem jakieś badania, z których wynikało, że największa część tego elektoratu to jest skłonna głosować na Trzaskowskiego w drugiej turze. To przyznam szczerze, wstrząsnęło to. No, przepływy elektoratu są sprawą przedziwną, to żadna logika tym większa nie rządzi, znaczy kilka procent ludzi tam się kieruje jakimiś wartościami, logiką i programami, ale reszta to tak sympatiami i bardzo trudno odgadnąć, co im strzeli do głowy. Także no to podsumujmy w takim razie z drugiej strony, czy wyborca Konfederacji ma chociażby jeden powód,
No, powiedział pan o tym powodzie, który może być w Warszawie, żeby się pozbyć Trzaskowskiego, ale jeden powód, żeby zagłosować na Trzaskowskiego, patrząc na całą Polskę. No, można by wymyślić takie powody, oczywiście. Tylko nie wiem, czy chciałbym się w to wdawać, bo zaraz wypowiedź wyjęta z kontekstu gdzieś tam może wypłynąć i żyć swoim życiem później. Natomiast nie, no oczywiście, że można znaleźć argumenty za tym, żeby głosować na Trzaskowskiego. Można znaleźć argumenty za tym, żeby głosować na Dudę. Problem w tym, że można znaleźć równie dużo argumentów przeciwko każdej z tych tez. A akt wyborczy, no ja traktuję raczej jako taki akt moralny bardziej niż strategiczny, bo na jednym głosie to nie można przeprowadzać operacji, więc ja sam nie pójdę, bo nie mam przekonania do żadnej z tych opcji. Czy Konfederacja powinna udzielić komuś poparcia? Wydaje mi się, że to też nic dobrego by chyba z tego nie wynikło, bo ryzyko w obu przypadkach jest bardzo duże, że będzie na nas ciążyła później klątwa związana z tym, że udzieliliśmy poparcia komuś, kto robi potem straszne głupoty. Gdyby to był jakiś inny kandydat w drugiej turze niż Trzaskowski. Gdyby był Hołownia, to byłoby wam łatwiej? Na pewno trochę łatwiej. Gdyby Kosiniak, to byłoby jeszcze łatwiej. Natomiast Trzaskowskiego, no ja nie jestem w stanie poprzeć, więc... No. Żeby było sprawiedliwie, Dobromir Sośnierz tuż po wieczorach, czy w trakcie wieczorów wyborczych na temat z kolei kandydata Koalicji Obywatelskiej wspominał o marszach niepodległości, których pan prezydent Warszawy nie lubi. No i zresztą powiedział pan chyba, że on jest najgorszym faktycznie kandydatem opozycji, którego można było sobie wyobrazić z punktu widzenia waszego. Chyba też najtrudniej mu wygrać właśnie z tego powodu. To jest paradoksalne. Tak, no i że skręcił w lewo tak mocno, że mógłby się bić o głosy z Robertem Biedroniem, tak? Pan podtrzymuje. No tak, tak. No ewidentnie jest świadectwem skrętu w lewo w Platformie i dlatego Trzaskowski spośród tych kandydatów będzie miał najtrudniej wygrać z Dudą, bo będzie najmniejszą miał możliwość przechwytywania właśnie elektoratu takiego bardziej prawicowego, konserwatywnego. A wie pan, że z drugiej strony, że te takie jakieś zbliżanie stanowisk, kojarzenie stanowisk między Konfederacją a PiS, to tak kilka razy wydawało się, że kto wie, no. Czy do czegoś dojdzie. Myślę nawet o ostatnich miesiącach tej kadencji Sejmu. Ktoś tam powiedział, że w sumie jakbyśmy się dogadali, to nie byłoby tak wcale źle. No tak, to wy tak wysyłaliście takie sygnały? Czy to PiS podawało rękę? Nie słyszałem. Krzysztof Bosak mówił też, pamiętam, tuż przed, jeszcze chyba przed wyborami tymi 10 maja, że gdyby on rządził, w sumie to PiS się nie ma czego obawiać, bo on byłby prezydentem skłonnym do współpracy, konstruktywnej współpracy. No nie, no ale to chyba w każdym przypadku byłby skłonny do konstruktywnej współpracy, znając Krzysztofa. No teraz rządzi PiS, więc no to uwaga adresowana przede wszystkim do PiS-u, ale nie odbieram tego jako świadectwo jakiegoś tam takiego miziania się z Prawem i Sprawiedliwością. Wydaje mi się, że właśnie praktyka parlamentarna całej naszej aktywności politycznej pokazuje, że PiS traktuje nas wyjątkowo wrogo. Właśnie ze względu na to, że upominamy się o podobne wartości czasami, tylko że my jesteśmy w tym wiarygodni, a oni już nie. Więc no, dla nich to jest bardzo niewygodna. Konfederacja jest takim tutaj taką drzazgą gdzieś tam w tyłku, która nie daje spokojnie siedzieć, bo o ile Platforma walczy po prostu o inny elektorat i naparzanie się z Platformą tylko mobilizuje wzajemnie te dwie grupy, no raczej sobie nie odbierają zbyt wielu głosów w tej chwili, tylko się nawzajem nakręcają, o tyle Konfederacja no, jest w stanie odebrać część wyborców PiS-owi, którzy wierzyli w to, że PiS będzie partią konserwatywną, będzie bronił wartości, prawda, a przez 5 lat nie umie konwencji stambulskiej wypowiedzieć, no 4,5, tak, ale no to chyba nie jest. Czy coś pana przez te, już nie 2 tygodnie, to 11 dni zostało, jest w stanie skłonić do tego, żeby pójść do drugiej tury, nie napisać na karcie Korwin-Mikke, tylko wpisać krzyżyk przy nazwisku Duda lub Trzaskowski? Coś może się pańskim zdaniem zmienić? Wątpię, żeby takie wydarzenia mogły mieć miejsce, dlatego że cokolwiek by teraz nie powiedzieli ci panowie,
to nie są w tym już dla mnie wiarygodni. Niestety, to już jak ktoś przez tam, ile tam już rok swojej prezydentury, półtora roku swojej prezydentury w Warszawie latał z tęczową flagą, to teraz jak będzie pozował na statecznego i zrównoważonego, to ja już tego nie kupię. Jak ktoś przez, odkąd Konfederacja powstała, to nie ustaje w próbach zniszczenia Konfederacji, zamilczania, niezapraszania i tam w miarę możliwości do telewizji, oskarżania o ruską agenturę i ten, a teraz będzie mówił, że ach, przecież koledzy no, łączą nas wspólne wartości, to ja w to też raczej nie uwierzę, więc nie wiem, co musieliby zrobić, jakie fikołki tutaj wyczyniać, żeby przekonać na ustawodawcze jakieś dowody, już jest za późno, tak, no bo jeśli mogli próbować coś teraz uchwalić, ale wiadomo, że Senat to przytrzyma 30 dni właśnie po to, żeby uniemożliwić takie targowanie się PiS-owi z nami, więc a po wyborach to wiadomo, że zapomną i oszukają. No to teraz Dobromir Sośnierz, który jak można się spodziewać, jak pokazuje praktyka, pewnie pójdzie i zagłosuje w drugiej turze na Korwin-Mikkego. Gdybym mógł powiedzieć jeszcze, kto wygra 12 lipca i dlaczego? Myślę, że już nie będę chodził i oddawał nieważnych głosów, bo pewnie mi się nie będzie chciało. Kiedyś mnie to bardziej chyba bawiło, ale kto wygra, bardzo trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że szanse są w miarę wyrównane. Jakbym miał stawiać u bookmachera, to raczej nie postawił, a jakbym już musiał, no to pewnie w minimalnie bardziej prawdopodobne wydaje się póki co zwycięstwo Dudy, no bo jednak przewaga była w pierwszej turze dość wyraźna i nie wiem, czy uda się ją odrobić, ale potencjał na mobilizowanie elektoratów jest już niewielki, ponieważ frekwencja była wysoka, więc nie wiem, czy wiele więcej osób są w stanie nad kolejną turę zmobilizować, więc raczej to będzie przepływ między tym, co już było, albo demobilizacja tego elektoratu, który głosował w pierwszej turze, zwłaszcza na innych kandydatów, tak, no bo tu myślę, że jest łatwiej zdemobilizować elektorat przeciwnika, niż zmobilizować więcej własnego. O to w takim razie oczekiwania, czyli co, raczej Duda o włos? No, wydaje mi się, że minimalnie jest to bardziej prawdopodobne w tej sytuacji, ale no to będzie dużo zależało właśnie, być może samo wypowiadanie takich przepowiedni natychmiast je anuluje, tak, bo to ludzie się mobilizują, co, to Duda ma wybrać, nie, to ja w takim razie jednak pójdę, więc trudno powiedzieć. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, był dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia. Do zobaczenia. I do usłyszenia.